Ciężko powiedzieć, przeboksowany 10 minut powrót po ciężkich perypetiach, tak jak mówiłem, w dołku psychicznych. Taka żelazna taktyka treningu od początku mówiła: Artur, nie boksuj, bo on poluje na prawy, porował na ten podwójny atak. Mówisz, boksujesz prawym prostym, wchodziło to, no to czekałem, myślałem, że się wypadnie gdzieś na ten lewy, ale summa summarum, przeboksowane jakieś rundy, doświadczenie. Też sam mi powiedział po walce, że byłem naprawdę szybki i że pierwszy, który go posadził na deski, on nigdy nie leżał w karierze, nie? Także też fajne. Wiadomo, że to już zawodnik wyboksu, w sensie już za swoim pass prime, czy teraz ma jakoś tak to się mówi. I ten, no i słuchajcie, no doświadczenie, ja się cieszę, bo wróciłem. To było dla mnie najważniejsze. Były ciężkie na pewno perypetie, jak wiecie. Byłem w ciężkiej dupie, no i wyszedłem i z tego się najbardziej cieszę. A to chyba w takim razie był dobry rywal, bo ty chciałeś silniejszego, ale teraz z perspektywy... To nie o to chodzi, on był bardzo mądry, inteligentny w ringu. Widzieliście, że co z tego, że przyjmował prawe, jak to nie był mocny prawy. On czekał cały czas na kontę, tam mnie raz trafił takim prawym, chyba w drugiej czy trzeciej rundzie. Nie byłem zamroczony, ale trener się wydał, kurwa, widzisz, no specy, co robisz, no on ci trafi, czeka na drugi. Faktycznie mówi, boksuj prawym. I fajnie, Andrzej ma takie coś w głowie, że naprawdę potrafi to przekazać i człowiek to robi, to nawet automatycznie, prawy i tam słyszałem z narożnika, także fajnie, no cieszę się, że mówię, nowa współpraca z trenerem, przede wszystkim powrót. Cieszę się, że pomimo wagi nie było widać różnicy z szybkości. Bałem się troszeczkę, bo tak szczerze, tydzień przeprowadziłem się już, tydzień mieszkam w domu nowym i zapomniałem wagi. Ten tydzień się nie ważyłem i tak, kurwa, mówię, ile ważę? Tak mówię, 110 będzie idealnie, patrzę, to 111,5, mówię, ty, co jest, nie? Ale też mówię, treningi były lżejsze, już tak nie trenowałem, no i mówię, szybkość była, wszystko było. Najważniejsze jest to, że wróciłem ze zdrową ręką. Jeszcze raz chciałbym tu oficjalnie podziękować doktorowi Rosetto, doktorowi Lubońskiemu i Piotrowi Zaorskiego z Karoliny Medical Center, no bo właśnie, naprawdę... Artur, chciałem się zapytać o tą rękę, czy podczas walki czułeś coś, czy... Jak to wyglądało? Czy czułem? Miałem takie perypetie przed tą walką, takie dziwne. I tak po prostu coś tam jeszcze tam delikatnie się rozwaliła, niechcący, ale nie ta wewnątrz, gdzie była operacja, tylko troszkę mi spuchła torebka stawowa. Po prostu trafiłem w ścianę i tak się stało. Ale ściana suma... Ściana cała. Ale wróciłem i mówię, nie czułem tej ręki, to była spuchnięta torebka, więc całe szczęście. Uderzyłem kilka mocnych, nawet raz na głowę go trafiłem, czy na łokieć, mówię, kurde, zajebiście. Także nie czułem. Tak jak wspomniałeś, zaimponowałeś niesamowitą dynamiką. Ta twoja prawa przednia ręka bardzo szybka. Upatrywałem, że częściej będziesz może uderzał też tym lewym na sprost słonecznym. Nie wiem, czy taki był zamysł Gmitriuka, czy twój, jak to? Trener Kazy cały czas mi potarł, prawy, lewy na dół, tylko to było ciężko zadać, bo on tam jednak czekał na ten prawy, ja widziałem, mimo wszystko, mimo że to zawodnik już ten, to cały czas czekał i naprawdę miał ciężką rękę, był taki niewygodny, to nie jest tak, że wybij więcej lewych, bo próbowałem, tylko on wszystko gdzieś unikał mączy i stamtąd leciała bomba, nie? Ja mówię, dobra, tu trzeba uważać, bić to spokojnie, jeżeli wchodzi prawy, też przeboksować, poczuć się z ringiem, wiecie, to była dla mnie wielka presja, wracam po dwóch porażkach, ciężko mi było w to wejść tak, wiesz, mentalnie jak kiedyś, może teraz spokojnie, druga walka, wszystko zobaczymy, najważniejsze, że to, co zakorzenił we mnie Andrzej, czyli ten prawy prosty, widzieliście pierwszy raz chyba w walce, tyle zadawałem prawego prostego, pracowaliśmy nad tym, wchodziło i mówię, spokojnie będziemy dokładać element za elementem i bardzo się z tego cieszę. Andrzej cały czas powtarzał, ja go słyszałem, właśnie to jest o dziwo fajne, że tak go słyszysz, mimo tego, że był daleko i ludzie tam gwizdali, on mówi, nie gwizdali, tylko bili brawo, mówi, dawaj, jak tu, mówi, nie podpalaj się, ty nie masz, ty nie boksujesz dla siebie, bo nie daj Boże cię trafi, a faktycznie polował na ten prawy i mówię, no i człowiek to wszystko gdzieś tam. Rywal bardzo podobny do Lennoxa Lewisa. Nie no, nie przesadzajmy, ale tak jak, powiedziałem, naprawdę fajnie przyszedł, podziękował po walce, powiedział, że go zaskoczyłem, że pierwszy, który go położył na deski, też fajnie, tak, ale tak jak mówię, naprawdę twardy zawodnik i mądry. Wiecie co, wy tego nie widzicie na co dzień, bo nie boksujecie, jak ktoś wchodzi do ringu i naprawdę uniweluje właśnie wszystkie moje atuty, gdzie tam szybkość ta lewa, on zawsze gdzieś unikał i stamtąd wystrzeliwał, raz mnie trafił, mówię, prawym takim na prawy. I mówię, czułem cały czas gdzieś takie zagrożenie, pomimo wieku, pomimo tego, że był już, mówię, po swoim pass prime. Ale jak już to zobaczyłeś, jak już go posadziłeś w tej 10 rundzie, no to poczułeś krew i zabrakło na minutę chyba. No tak, chciałem iść tam, no on odchodził, nie dawał mi też boksować, ale tak jak mówię, no najważniejsze, jeszcze raz powtarzam i mówię, dziękuję wszystkim w koło, którzy naprawdę nie zwątpili jeszcze, promotorowi, no i wszystkim tym ludziom, panu Janowi, który przyjechał, jest tutaj, który mnie też bardzo mocno dopingował, mojej kobiecie, wszystkim przyjaciołom. I naprawdę mega się z tego cieszę, wróciłem i zamierzam pokazać, że te wszystkie rzeczy w koło, które się wydarzyły, to nie może był przypadek, ale była moja wielka lekcja pokory dla mnie teraz i wielka taka niedocenianie przeciwnika, pewna ironia losu, to się wszystko odwróciło na dobrą stronę i mówię, wracam i spokojnie.
Teraz rewanż z Adamem? Chciałbym bardzo. Jeżeli by się tylko dostałbym propozycję, nawet mówię, nie muszą być to jakieś takie, wystarczy, że dostanę to samo, to już nie chodzi o pieniądze, takie same warunki, mogę jechać do Ameryki, może być to w Polsce, gdzie chcecie. Bardzo tego chcę. Dominik powiedział, że jesteś gotów według niego na walkę i z czołówką. Ty też już to czujesz, czy jeszcze zawsze? Nie, no nie przesadzajmy. Ja stąpam mocno po ziemi, przede wszystkim wróciłem mentalnie, a to jest najważniejsze. Mam przy sobie odpowiednie osoby, przede wszystkim zajebisty sztab szkoleniowy. Ludzi, którzy mnie wspierają, odizolowałem pewnych ludzi, zostali ci, co wciąż wierzą i to jest dla mnie najważniejsze. Mam kochane pieski, z tego się cieszę, to już pomijam, bo to już przeskoczyłem z tematu, ale uwierzcie mi, że te walki przyjdą stopniowo podnosić poprzeczkę. Tak jak mówię, byłem w ciężkiej dupie, każdy, kto to oglądał boks, to widział. Tam się znalazłem, wyszedłem z tego i to jest dla mnie największe zwycięstwo. Miałeś to troszkę z tyłu głowy? Właśnie miałem takie wrażenie, że troszeczkę jednak asekuracyjnie. Nie asekuracyjnie, bo mnie Andrzej cały czas stopował. Jak słyszeliście, nie idź, prawy prosty, ja to słyszałem i mówię, faktycznie. Po chuj tam się pchać, a tam wiesz, idzie na przykład bomba z prawej ręki, więc w sumie rację mam, no to mówię, dobra, boksuję prawym, przeboksować, chciałem go jeszcze w ostatnim, on mówi, w 30 sekund widziałeś te podkręci i tam się dalej jedziesz, no ale tylko też bez, wiesz, nie z mordą do przodu, także słuchajcie, no ja się cieszę, że wróciłem i to jest dla mnie najważniejsze. Od walki z Adamkiem nie walczyłeś przed polską publicznością, teraz wróciłeś, PGE Narodowy, Michael Buffer, było dużo emocji, kiedy wchodziłeś do ringu? Emocje przede wszystkim były związane z tym, jak sobie dam radę psychicznie, bo powiem wam, że ktoś, kto nigdy nie był w ringu, ktoś, kto nie przeżył tego wszystkiego, to nie zdaje sobie sprawy, jakie to są. O, dziwo, fajnie w to wszedłem, ale było różne myśli, wiesz, przechodziły przez głowę, co będzie, jak nie daj Boże coś się stanie, co będzie, jak to. Wiesz, tak naprawdę miałem nóż na gardle, bo gdyby nie daj Boże coś się stało, to wiesz, to jestem w ciężkiej dupie. Tak byłem w dupie, to tak byłem w ciężkiej dupie. Także teraz to było takie psychiczny sprawdzian i zdałem go i to jest dla mnie najważniejsze. Tak jak mówię, troszkę zachowawczo, ale to też był plan taktyczny. O to, jakbyście byli w szatni, co słyszeli podpowiedzi, to trener nie polujesz, w ogóle nie ten, boksujesz prawą ręką, boksujesz, obchodzisz go w prawo i od czasu do czasu bijesz lewy, ponawiasz prawym. No i tak próbowałem robić. Ile razy jeszcze w tym roku chcesz zawalczyć? Raz, dwa? Ciężko mi powiedzieć. Dzisiaj Andrzej podeszedł, mówi, wróciliśmy, że to jest najważniejsze. Wiesz, mu tak jak powiedziałem, jak każdy, kto się odrobinę zna na sporcie, to nie są łatwe rzeczy. Łatwe w głowie, ja sobie tego nie zdawałem sprawy. Chciałbym teraz wrócić, może w lipcu, w sierpniu, kto wie, może walka z Włodarczykiem, jestem za. Krzysiu, jak słyszysz, to jedziemy. Ile odpoczynku teraz będziesz miał mniej więcej po tym i kiedy wrócisz do treningów? Teraz gramy, zapraszam wszystkich w ogóle, kto będzie kibiców do Gorzowa na mecz charytatywny, gdzie gramy, który organizuje Michał Materla i Cancer Fighters, zawodnicy MMA kontra bokserzy, jedziemy tam i zamierzamy skopać dupę chłopakom z MMA, także tutaj jest charytatywnie, ale będzie rywalizacja jak zawsze, oni dobrze o tym wiedzą, mamy dobrą pakę na ten mecz, także... Przypomnij datę. 2 czerwca, Gorzów Wielkopolski Stadion, także trzymajcie kciuki i kibicujcie, bo tak jak mówię, wszystko idzie na szczytny cel dla dzieci z onkologii, także mi się wydaje, że mega wydarzenie. Fajne też takie coś innego, nie było czegoś takiego w Polsce, żeby bokserzy rywalizowali z zawodnikami MMA. I już tam powiedzieliśmy, jak sobie nie damy rady na boisku, to może wejdziemy gdzieś tam tęci do MMA, do zapasów. Także jest, tak jak mówię, wszyscy koledzy, ale na meczu będzie ostra jazda. Ale MMA na razie... Już próbowałeś i widzę, że cię ciągnie do tego MMA, tak, i do tej konfrontacji. Ćwiczyłem z chłopakami, ale Michał Materla wybił mi to szybciutko z głowy, także no, przydusie. Ja z tego, co ja widziałem, to nie do końca tak było. Nie, no wybił mi to wszystko z głowy, także mówię, Michał jest ciężkim kotem i tak jak powiedziałem, parę razy znalazłem się w parterze, zobaczyłem, że brakło powietrza, mówię, coś tu jest nie tak, to nie moja dyscyplina, nawet nie o to chodzi, mówiłem, boks zawsze był moim sportem, tylko mówię, była ograniczona ręka, dzięki temu, że wróciłem, poczułem się mocniej, wróciłem i mówię, jazda, nie? Mati już pogratulował tobie? Jaki Mati? No ten twój kuzyn. A, nie mam telefonu, na pewno już gratulował, tak, mój brat, tak, oczywiście, na pewno dzwonił, wszystko, także jest. A powiedz, spokojnie. Jak ta gala na Narodowym ostatecznie, jak ty to oceniasz? Nie wiem, bo nie widziałem, właśnie szkoda, bo nie widziałem, no mam... No ludzi za dużo nie było, niestety. No nie wiem, nie widziałem, tak jak mówię, nie skupiałem się na ludziach, skupiałem się na tym, co sam w ringu wniosę, to było dla mnie najważniejsze i mówię, ciężko, nawet nie patrzyłem na trybuny, widziałem najbliższych moich przyjaciół, rodzinę i to mi wystarczy, prawda, to było najważniejsze, słuchajcie, wracam i tak jak powiedziałem, ja brakowało mi na tym Narodowym, jesteśmy już po gali, więc mogę powiedzieć, brakowało mi tu walki, która przyniesie emocje, brakowało mi walki, która wzbudzi coś wśród polskich kibiców, na przykład fajnie, że będę wymieniał siebie, no ale tak jest, Szpilka Włodarczyk, Szpilka Zimnoch, mimo wszystko, pomimo porażek, pomimo tego, gdzieś tam były zła krew i to są walki, które ludzie chcą oglądać, to jest walki, które...
Szpilka Wach, tam nie ma złych emocji, ale to też byłaby ciekawostka, prawda? To ja Mariusza bardzo lubię i mi się wydaje, że z wzajemnością naprawdę fajny, w porządku facet. Szkoda mi właśnie go, bo naprawdę przygotował się ciężko, miał naprawdę fajne wyzwanie i teraz tak, wiesz, mentalnie trochę podłamany, bo się nie dziwię, bo to ciężkie przygotowania. Ale tak jak powiedziałem, takie walki jak Szpilka Zimnoch, Szpilka... Włodarczyk, Masternak, wiesz, o co chodzi, takie, gdzie są złe emocje od początku, to są walki, które na pewno wzbudzą dużo, dużo takiej złej krwi, bo tam nie ma udawania. Ostatnie nasze spotkanie skończyło się małą bójką i to nie ma się z czego chwalić oczywiście, no ale... Tylko pytanie, tak jak tych, czy przy tych złych emocjach no nie byłoby niebezpieczeństwo takie, że znów gdzieś przestałbyś w ringu realizować zadania? Nie, już tak jak powiedziałem, to ciężko powiedzieć, to też będzie fajną emocję dla kibiców, bo będzie nonszalancja. Uważam, że takie walki na pewno, jeżeli chcemy odrodzić w jakiś sposób boks, to trzeba szukać takich walk. Czyli nadchodzi czas polsko-polskich walk. Uważam, że to jest potrzebne w tym czasie. Weszła w to telewizja TVP Sport, TVP1. Mi się wydaje, że oglądalność jest bardzo duża, dlatego czemu nie zrobić tego w jakiś spektakularny sposób? Uważam, że walki takie jak Szpilka Włodarczyk, czy Szpilka nawet Zimnoch, czy Szpilka Kownacki, fajnie, wszędzie siebie wymieniłem, nie? Skromność, ale nie, ja mówię takie, wiesz, tak mówię, no kilka innych zawodników, to są, no sami byście to zobaczyli z miłą chęcią, nie? Jak gadamy, tak gadamy, ale są dziennikarze, którzy by to zobaczyli, są ludzie, którzy by to zobaczyli i tak jak mówię, tam nie ma nic udawanego, tam nie wiem, jakbym się zachował, patrząc mu w oczy, bo ostatnie nasze spojrzenie skończyło się małą zadymką. Ale teraz grzeczny się zrobiłeś taki, aż za grzeczny chyba nawet trochę. Nie, nie grzeczny, po prostu tak jak mówię, sam doceniłem pewne rzeczy, samemu mi się coś przytrafiło w życiu, zobaczyłem jaki to jest ciężki kawałek chleba, kiedyś tego nie doceniałem, żyłem, mówię, z dnia na dzień, nie myślałem o konsekwencjach, a teraz mówię, sam znalazłem się w czarnej dupie i człowiek wtedy najwięcej wyciąga. Wspomniałeś